Ileż to razy podczas kłótni rodziców z dorosłymi czy dorastającymi dziećmi, a także i podczas kłótni współmałżonków, nagle pojawia się ku bolesnemu rozczarowaniu rodziców współmałżonka bolesna prawda. Mówi dziecko swoim rodzicom, że ono nie chciało chodzić na jakieś zajęcia czy uprawiać jakiejś dyscypliny sportowej. Mówią dzieci rodzicom, to ty chciałeś mieć syna piłkarza czy córkę tenisistkę. To ty chciałaś, żebym chodziła na balet, żebym chodził koń. Ja tego nie chciałem, mnie to nie interesowało. Czasem dorośli ludzie mówią, ojciec chciał, tylko pod tym warunkiem finansował studia, jeśli to będą te studia. Ja tego nie chciałem, ale nie było możliwości. Mówi żona mężowi, czy ja chciałam to futro, tę kolię, te brylanty, czy to chciałam, czy ja chciałam tego domu. Chciałam, żebyś był ze mną w tym małym M3, żebyśmy byli razem, a nie, żebyś był ze mną w co któryś weekend. I jeszcze gorzej, Jezus nas dzisiaj ostrzega, że On sam, nie daj Boże, uczyni zarzut, ten dokładnie ten zarzut. Bo te wszystkie zarzuty wypoczynione rodzicom czy małżonkom można je streścić do krótkiej wypowiedzi Jezusa. Nie znam was. Patrzę, ciebie nie znam. To był twój pomysł. To ty mi życie reżyserowałeś. Takie przedszkole z językiem, taka szkoła, liceum dwujęzyczne. Ty mi życie planowałeś. To nie było moje życie. Chciałem robić coś zupełnie innego. To ty mi, mężu, życie planowałeś. Masz pójść tu, masz się tak ubierać, to ty. Ja ciebie nie znam. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich postaw, przed którymi dziś Jezus nas przestrzega, jest protekcjonalne traktowanie człowieka, wyrażające się w zawsze błędnym przekonaniu. Ja wiem, czego ty chcesz. Ja wiem, że ty tego w skrycie chcesz, że ty marzysz o karierze sportowca, artysty. Ja wiem. Ja wiem lepiej od ciebie, co jest dla ciebie dobre. To jest protekcjonalizm, który jest bardzo brzydkim potomkiem pychy. I człowiek wierzący i praktykujący, to nie jest grzech ludzi bardzo mocno uwikłanych w grzechy. To nie do nich jest ta Ewangelia. W jakiś przedziwny sposób Jezus kieruje swoje nauczanie do ludzi naprawdę religijnych. Jednak my też, jako ludzie wierzący i praktykujący, jesteśmy subtelnie kuszeni do przyjmowania postaw protekcjonalnych wobec Boga samego. Ja wiem lepiej, co jest dla Pana Boga dobre. Ja się zajmę tym Kościołem. Ja ten Kościół zreformuję. Ja zrobię, żeby było dobrze. Ja wiem lepiej od Pana Boga, że wprawdzie napisane jest tak, ale ja wiem lepiej, że to trzeba załatwić inaczej. Historia powszechna, historia Kościoła jest pełna dramatycznych skutków takiego protekcjonalizmu przyjmowanego wobec Boga i Kościoła. Jezus mówi, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Popatrzcie, Jezus nie mówi, macie wejść. Mówi, usiłujcie, czyli Jezusowi wystarcza już sam szczerze podejmowany
pokorny wysiłek człowieka. Wysiłek czego? Jakiegoś pełnego szacunku towarzyszenia drugiemu człowiekowi. Jest jakimś dosyć powszechnie dzielonym przekonaniem znawców sytuacji powołaniowej w Polsce, a może i w Kościele powszechnym. To nie jest tylko moje przeświadczenie. Tutaj zdaje się jednym głosem mówią odpowiedzialni za przygotowywanie ludzi do kapłaństwa, do życia zakonnego. Nie mielibyśmy problemów powołaniowych. W Polsce na pewno nie mielibyśmy. Nie żeby one były dramatyczne. Dziękować Bogu jeszcze nie, no ale już trzeba no jakiś tam pewnym problemom zaradzać. Nie byłoby tych problemów. Jest głębokie odczucie posługujących w seminariach, gdyby rodzice nie utrudniali, czasem bardzo gwałtownie nie utrudniali, wręcz uniemożliwiali nieprzekraczalnym szantażem emocjonalnym młodym ludziom wstąpienia do zakonu czy seminarium. Pewnie siostry niejednego klasztoru, domu zakonnego nie musiałyby zamykać. Powie ktoś, proszę ojca, ale naprawdę syn czy córka wybrali fatalnie. Tragicznie wyszła za mąż. Wszyscy mówili, przestrzegali. Co tu ojciec mówi? No i milsi, fundamentalnym uwarunkowaniem życia człowieka, czyli najważniejszą cechą życia człowieka jest wolna wola, w którą wpisana jest możliwość działania błędnego. Być może to jest największą tajemnicą wiary, że człowiek może sobie życie zrujnować w sposób najgłupszy z możliwych. Może i robi to, bo człowiek, życiowy sukces. Czemu się jednemu dziecku udało? Świetnie zdała maturę i studia, i pracę. Ma im się, prawda, no dobrze, z miłości, ale szczęśliwa jest w małżeństwie. Czemu? A czemu drugi nie? To jest tajemnica. Najmilszy drugi człowiek jest niepojętą tajemnicą. I to te ciasne drzwi, to jest zgoda na tę tajemnicę. Dziecko drogie, ja się będę za ciebie modlił, ja tobie pomogę. No ale twoje, jak się mnie będziesz radził, to ci powiem. Może byś jednak, prawda, no może byś jednak nie próbował swych sił tutaj, bo to chyba jedna. Ale jak się spytasz, nie spytasz się, wiesz lepiej, dziecko drzwi domu zawsze otwarte. A w odniesieniu do Boga, protekcjonalna postawa będzie się wyrażała w mówieniu o Kościele, o wierze z jakiejś pozycji wyższości. Każdy opiniotwórczy tygodnik w Polsce ma swojego specjalistę w cudzysłowiu od Kościoła i chrześcijaństwa. Ma. Nawet niektóre dzienniki mają taką rubryczkę. Raz w tygodniu ktoś tam wypowiada się o Kościele. Zawsze źle, zawsze niechętnie, zawsze z pogardą dla tych właśnie nieoświeconych. Łatwo ten protekcjonalizm usłyszeć. Godzinki się zawodzi, a różaniec klepie. Na ścianie wiszą bohomazy. Bohomaz. Ile tu jest już nawet nie protekcjonalizm, ale pogard. Krótko przed Światowymi Dniami Młodzieży ukazał się wywiad w pewnym tygodniku. Wywiadu udzieliła pani dyrektor wydawnictwa niestety katolickiego. Nie powiem, którego.
Niestety była to pani magister teologii, a nawet chyba doktor, więc oczko wyżej niż moja małość. No i pytanie, czy pani dyrektor weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży? I pani dyrektor, chyba doktor teologii mówi, znam nauczanie ojca świętego Franciszka. I wyjeżdżam z Krakowa. Teraz pomyślmy. Nie było większego wydarzenia w dziejach Kościoła w tej dekadzie, jak Dni Młodzieży. Cały Kościół, wszyscy w dołkach startowych. Wszyscy dopingują, żeby się udało. Mobilizacja jak nigdy. Przyjeżdża w końcu głowa Kościoła. Ten, którego nauczanie ta pani tak świetnie zna. Niech jej tam będzie, że zna. Ja wątpię, ale niech jej będzie. Ona wyjeżdża, bo jej to nie pasuje. To co jej nie pasuje? Mobilizacja serc i umysłów, wspólne przeżywanie wiary, modlitwa, to inny przykład. Zobaczmy to wszystko, co się działo. Na czym polega mimo wszystko dobro naszej sytuacji? Najmilsi, za co będziemy zbawieni? Jezus mówi, nie, będą zbawieni ci, co wejdą. Mówi, usiłujcie. Usiłujcie, a ja zobaczę. Znaczy to ilu ludzi usiłowało pomóc przy organizacji Światowych Dni Młodzieży? Mobilizacja nieprawdopodobna. Przyjęcie królewskie to jest jakiś wspólny. Wszyscy twierdzą, że ludzie przyjmowali młodych po królewsku. Pierwsza pielgrzymka. Wiemy, jak księdzu biskupowi leży to na sercu. Głosił kazania codziennie, chodził po grupach. Nie było ważniejszego wydarzenia dla diecezji jak pielgrzymka. Jaka olbrzymia mobilizacja ludzi. Co dali, to mieli naprawdę. I to o to chodzi. To jest to, o co chodzi Jezusowi. Nie tam, że wszyscy są super, święci, doskonali. Nie. Nie o tym jest tej Ewangelii. Tylko o tym, że ktoś zna Jezusa, bo nie ulega wątpliwości, że pośrodku Światowych Dni Młodzieży i Pielgrzymki był Jezus. I wszyscy ci, którzy przyłożyli serca, modlitwy, pomocy, znaleźli się z bardzo blisko Jezusa. Bo ludzi przyjęli, pomogli, udekorowali, coś tam wystawili. To o tym to jest. Nie o tym, że mamy sięgać mistrzostwa w wierze, jakieś tam wielkie ofiary. Nie o tym mówi Jezus. Tylko Jezus ma jedną pretensję. Nie ma pretensji o to, że ktoś nie ma, prawda, nie dysponuje świetną wiedzą religijną. Gwiazdka, odnośnik, nie dotyczy młodzieży. Katechezę mamy w szkole, podręczniki takie, was to nie dotyczy, ta część kazania. Koniec, wracamy do tekstu. Więc nie o to ma już pretensje, że ktoś czegoś tam nie wie, prawda? Definicję mi tu proszę podać. Nie o to, że ktoś nie pości o chlebie i wodzie. Nie o to, że ktoś cudów. Nie o to ma pretensje Jezus. Jezus nie będzie miał pretensji do ludzi nawet o grzech, którego się dopuszcza z ogromnej ludzkiej słabości. Nie będzie miał pretensji. Co boli Jezusa? To samo, co boli ludzi. Popatrzmy na siebie, nasza starsi pośród nas. Sięgnijmy jeszcze raz sercem do naszego dzieciństwa i młodości. Czy mieliśmy każdą zabawkę? Czy wszystko mieliśmy? Czy mieliśmy takie piękne rzeczy? Przecież nie mamy pretensji. O co, nie mają ludzie pretensji do rodziców, że nie miał, nie wiem, tego nie miał, tamtego nie miał. Nie o rzeczy, ale o to, że rodzice nie wspierali, nie byli blisko, nie dopingowali, że przymuszali czasem do jakichś zajęć, żeby, prawda, coś dziecko zrobiło, czego im samym nie było dane. O to mają pretensje. I Jezus ma dokładnie o to samo pretensje. Tam, gdzie ja byłem, to, co było ważne dla mojego Kościoła, tam ciebie nie było, bo wyjechałaś z Krakowa, bo ty jesteś ponad tym motłochem. Jesteś ponad. Najmilsi. Dlatego niech ta Ewangelia nas bardzo uspokoi. Ale to bardzo uspokoi. Wiara polega na byciu przy Jezusie, byciu tam, gdzie jest Jezus. Na mszy świętej, na modlitwie. Polega na współudziale w życiu Kościoła, w którym jest Jezus. Na tysiące sposobów. Każdy z nas jakoś, w jakiś sposób, nie jeden raz do jakiegoś dobra się
dla kościoła lokalnego przyłożył, poczynając od budowy tego kościoła. Myśmy o tym zapomnieli, że parę lat temu coś tam komuś pomogliśmy, przynieśliśmy, naprawiliśmy coś w kościele czy w plebanii, żeśmy tam ludzi kiedyś przyjęli. Jezus nas zna. Nas, słabych, grzesznych, z pewnością niedoskonałych, zna. O tym jest mowa, że zasiądą ci z północy, południa, wschodu i zachodu. Zasiądą z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i prorokami. Nie zasiądą wybitnie wykształceni. Nie zasiądą specjaliści. Nie zasiądą ci, którzy wiedzą lepiej. Ci, którzy innymi gardzą. Ci, którym przeszkadza pielgrzymka. Czy dni młodzieży przeszkadzały. Nie zasiądą. Ale zasiądą ci, których Jezus zna. Z którymi się Jezus zna, z mszy świętej i z tylu pięknych dzieł, które były i będą. Dlatego bądźmy spokojni. Tylko wytrwajmy w tej postawie, w miłości do Jezusa i do Kościoła. Tylko wytrwajmy, żeby sprawy Kościoła, diecezji, żeby to były nasze sprawy, nasze życie. Wytrwajmy. A wtedy, gdy umrzemy, Jezus powie nam słowa najprostsze i najoczywistsze. Powie nam, że my się przecież ze sobą tak długo znamy. Amen.